My hand's a little shaky because I'm fucking scared right now. Hello? See, I heard like a clapping sound. So there's nobody. Hello? It's fucking cold in here. What was that? Hello? Witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Pewien mężczyzna, ojciec, usłyszał dobiegające z piwnicy dźwięki, zupełnie jakby ktoś tam chodził. Problem polegał na tym, że był wtedy w domu sam, a przynajmniej tak mu się wydawało. Oh my God. What are you doing there? Who are you? I got you good. Oh yes, you did. Oh, you got my heart good. Cóż, okazało się, że dumny ojciec padł ofiarą niewinnego żartu swojej córki, która wykorzystując bardzo dobry moment i jego nieuwagę, zabawiła się jego kosztem. A w piwnicy nie ma nic nadzwyczajnego. Ale... czy na pewno? Ojcowie z całą pewnością nie mają łatwego życia. Nie dość, że najmłodsi i żona wymagają sporej uwagi, to czasami może się pojawić w tym wszystkim coś jeszcze. Coś, czego nie da się w żaden sposób wyjaśnić. Właśnie w takiej dość niecodziennej sytuacji znalazł się pewien mężczyzna, który pewnego dnia wraz z żoną i córką bawił się po domu w chowanego. Hi.
Podczas zabawy, gdy zarówno jego żona, jak i córka skutecznie schowały się na dole, drzwi od garderoby otwierają się same z siebie. Mężczyzna, przekonany, że to właśnie tam chowa się jego córka, zagląda do środka, ale w środku nikogo nie ma. Do tego ten dziwny dźwięk towarzyszący otwierającym się drzwiom. Dźwięk, jakby ktoś starał się coś do niego powiedzieć. Pytanie tylko, czy był to jakiś naprawdę niezwykły przypadek, czy może jednak ktoś jeszcze postanowił się do ich niewinnej zabawy przyłączyć. Franco to dobrze nam wszystkim znany poszukiwacz duchów. Już niejednokrotnie widzieliśmy jego śledztwa przeprowadzone nocami na cmentarzach czy opuszczonych miejscach, podczas których doświadczał naprawdę ciężkich do wytłumaczenia zjawisk. Tym razem nasz Ghost Hunter wybrał się na cmentarz Chapel Hill, oczywiście w samym środku nocy. I jak możecie się domyślić, działo się naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Hello? Why am I hearing music? It's like it's coming from over here. Anything? No. Nobody's there. Right. Get the hell out of here. This thing totally opened. I'm freaking out now. I saw it open from the corner of my eye while I was looking the other way, and I had the camera pointed this way. So I don't know if the camera caught that. I want you guys to take a look at this door too. Oh my god, that was weird. Zupełnie tak, jakby podejrzana muzyka na cmentarzu w samym środku nocy nie była wystarczająco dziwna, to po chwili jedna z bramek prowadząca do niewielkiego pomieszczenia sama z siebie zaczęła się otwierać. To jednak był tylko przedsmak, bo jak okazało się dopiero później, największą aktywność Franco zdołał zarejestrować w głównym punkcie cmentarza, w największym mauzoleum, które to, swoją drogą, było właśnie celem tej wyprawy. Okay, so maybe this place may not be as haunted, I guess, but it is huge. I just can't fathom the magnitude of how big this place is. I love it. I like it. All right, so what I'm thinking is, I just heard something weird. That was weird.
I heard music. That's the second time I've heard music. Hello? Later, later. Let me grab my stuff first. Okay. Sure, how about it? I've already been in this place for a couple of hours and it's starting to get late. It is to be expected. Marco! It's happening from up there. Marco! I got a good visual on my stuff there. I'm gonna sit here. And we're gonna try to communicate. Oh. Can you make two bangs? If you want me to be here, or one if you want me to leave. We're going up. I'm gonna check that out. Now that has got to be either paranormal or an animal. We're going upstairs. Just wanna get my book bag. Come on, buddy. To wszystko wyglądało tak, jakby w budynku oprócz niego znajdował się ktoś jeszcze i z jakiegoś powodu usilnie próbował przestraszyć Franco. Jednak to dopiero gdy ten poszedł za odgłosami na górę w celu ustalenia ich źródła, zrobiło się naprawdę niepokojąco. I'm still on the fence with her, that's... I don't know, I have a funny feeling that it might be a person. Don't get me wrong, I'm just as much as a skeptic too. But that was legit, that chair. I'm pretty sure that was the chair. Unless I'm like interrupting somebody praying or mourning over someone. I don't know. All right. I got like this weird groaning sound. And it's the elevator. Are you kidding me? Gdy Franco już był niemal przekonany, że ma do czynienia z kimś, kto również postanowił odwiedzić cmentarz w nocy, gdy znajduje się w pobliżu windy, ta otwiera się sama z siebie, a w środku nie ma nikogo. Tylko czy było to coś nadzwyczajnego, czy może już nieco za bardzo się nakręcamy? No i co było źródłem tych wszystkich odgłosów, które zdawały się pojawiać w odpowiedzi na jego pytania? Czy stał za nimi inny człowiek, czy może raczej coś całkiem innego? Ta wyprawa jest oczywiście dużo dłuższa i niesamowicie klimatyczna, więc polecam obejrzeć całość bezpośrednio na kanale Franco. A jeśli będzie Wam mało, to jest jeszcze druga część z eksploracji tego cmentarza. Dla Waszej wygody zlinkuję je obie w opisie.
Midwest Ghost Hunter to dla wielu jeden z najlepszych obecnie poszukiwaczy duchów, a to dlatego, że odwiedza naprawdę ciekawe miejsca, a do tego jego reakcje na to, co uda mu się znaleźć, wydają się naturalne, a co więcej, pełne szacunku dla zmarłych, z którymi uda mu się skontaktować. Tym razem chcę wam pokazać jego wyprawę na pewien most. Most, który według lokalnych historii jest nawiedzany przez kobietę, która straciła swoje życie w wypadku, gdy wpadła w poślizg i wleciała samochodem do wody. Od tamtego czasu mówi się, że jeśli chcesz ją zobaczyć, to musisz zatrzymać samochód na czerwonym moście, zgasić silnik i cierpliwie czekać. Jeśli masz szczęście, to będzie ci dane ją zobaczyć, a na szybie twojego samochodu pojawią się odciski kobiecej dłoni. I faktycznie, po dotarciu na miejsce szybko okazało się, że to nie jest jedynie miejscowa legenda. Could you come and speak to me? Not getting anything yet. Ma'am, could you show yourself on this bridge? Oh, whoa. What the? Well, that branch just moved. I might be going crazy, but I saw that branch over there start swaying back and forth. I know it's windy, but it isn't that windy. Okay, I gotta check this out. It was this one. Right here. That thing was just moving like crazy. I mean, it's one thing if, like, all of the brush was moving, but it was just that single one, isolated. How do you explain that? I mean, I don't know if, like, insects crawling on it, maybe? A bird? If you're a spirit, and you just moved this tree here, could you move it again? No way! It just moved! I gotta look at this. This thing just moved, again, on command. And look at this. For all the skeptics out there, there is no fishing line, nothing. Uncut video. To jednak, jak okazało się dopiero później, było jedynie niewinne przywitanie. Are you the lady that they talk about? I'm so sorry what happened to you. That's so tragic. Could you tell me how it happened? I got a weird feeling over here. I'm getting like a tingly feeling in my whole body. Whoa! I just heard a woman's voice. I couldn't tell what she said, but it sounded like it came from, like, under the bridge. Hello there. I heard you loud and clear. Are you underneath this bridge? I'm gonna try to get as far down here as I can. Hello? That's so weird. I wonder why she'd be down here. Oh my God. This is so freaking nuts. I'm literally hearing her voice echoing from down here. Ma'am, I hear you. Do you need help?
I mimo, że większość z nas po czymś takim już by dawno uciekło, to Midwest wcale nie zamierzał kończyć swojego śledztwa. Szybko przygotował sprzęt i przeszedł do bezpośrednich prób kontaktu z tym, co najwyraźniej naprawdę nawiedza most. Dude, I just seen like a figure over there. It literally looked like somebody walking over there. But there's nobody over there. Bridge. She just said bridge on here. Are you on the bridge right now? I'm gonna shut this down. I gotta get a good look over there. Hello, is somebody over there? Oh, oh. Holy shit. That was loud. Oh god. There's nobody out here. I'm the only one here. Where could that noise? What could have caused it? Hello? What the fuck? It's like wet spots on the bridge. I do not remember those being there. And what's terrifying is that this is where I saw that figure walking. Hello? It doesn't help that my booster light is starting to die. I'm relying on my flashlight. I can hear you clanging around over there. Oh, what the f***? Oh, oh my god! Oh my god! Okay, I'm freaked out. I'm freaked out. My booster light is dying. I'm on my last set of batteries. I think I had enough of this place. Oh god. What the f*** was that? She literally splashed in the water. Yeah, that's it. I'm good. I'm good. Thanks for watching, guys. Coś takiego okazało się być za mocne nawet dla kogoś tak nieustraszonego jak Midwest, który na wszelki wypadek uznał, że lepiej zakończyć śledztwo, zanim aktywność stanie się jeszcze silniejsza. Natomiast w tym samym materiale podzielił się jeszcze jedną wyprawą, tym razem na teren, który niegdyś skrywał stare cmentarzysko Indian, a tam również doświadczył naprawdę wiele. Polecam wam rzucić okiem na ten materiał, bo na pewno nie będziecie zawiedzeni. Link znajdziecie tak jak zawsze w opisie. Stare lalki są często powtarzającym się elementem, gdy mówimy o ciężkich do wyjaśnienia zjawiskach paranormalnych. I w sumie nie bez powodu, bo przyjęło się, że to właśnie lalki są idealnymi pojemnikami na błąkające się bez celu duchy. Z braku lepszego określenia mówimy wtedy o opętanych lalkach. Mary Proctor to kobieta, która szczęśliwie lub jak wolicie pechowo odziedziczyła pokaźną kolekcję różnego rodzaju starych lalek. Od takich typowo porcelanowych do takich plastikowych i całkowicie szmacianych. Mary naprawdę cieszyła się na taki prezent, bo przede wszystkim nie wierzyła zbytnio w zjawiska paranormalne. Jednak jej nastawienie zarówno do lalek, jak i do zjawisk stopniowo zaczęło się zmieniać. Nie minęło wcale dużo czasu, a dookoła nowych nabytków zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Czasami to właśnie lalki same z siebie bez żadnego powodu nagle zlatywały na podłogę, a czasami to różne inne rzeczy znajdujące się blisko nich zaczynały się samoczynnie poruszać. Zupełnie tak jakby same lalki za to odpowiadały, albo przynajmniej przyciągały coś, co mogło wpływać na te wszystkie przedmioty. Do tego Mary zauważyła na swoich domowych kamerach bardzo dużą ilość tak zwanych orbów. Wiele osób uważa, że jest to zwykły kurz, jednak w tym przypadku kobieta nigdy czegoś takiego nie widziała, to jest zanim nie weszła w posiadanie wątpliwej kolekcji. Nie można też zapominać o bardzo podejrzanej reakcji psa, gdy tylko znajdował się w pobliżu różnych lalek. Yeah.
Na przykład tutaj pies zdaje się być mocno zainteresowany lalką. Warczy, szczeka i zachowuje się, jakby widział coś, czego my nie jesteśmy w stanie. A takie zachowanie psa już naprawdę powinno zapalić nam ostrzegawczą lampkę. Jednak największy błąd Mary i jej męża był taki, że pozwolili swojej małej córce bawić się tymi właśnie lalkami. I podczas jednej z takich zabaw, przypadkowo, udało się uchwycić bardzo niepokojący moment. To wyglądało dosłownie tak, jakby lalka ugryzła dziewczynkę w rękę, a to już jest naprawdę dziwne. Spora liczba ludzi dopatrzyła się również zmiany wyrazu twarzy lalki na tym nagraniu. Ja nic takiego co prawda nie widzę, ale być może wy jesteście bardziej wyczuleni na takie rzeczy niż ja i dacie radę coś zauważyć. Tak czy inaczej, to właśnie po tym zdarzeniu zaczęło dziać się coś naprawdę niepokojącego. Od tego momentu, co jakiś czas, kamery rozstawione po domu rejestrowały coś takiego. Od momentu tamtej zabawy z jedną z lalek, dziewczynka podczas niektórych nocy chodziła po domu w kompletnej ciemności i zdawała się z kimś rozmawiać. Z kimś, kogo nie było widać na kamerach. Co ciekawe, Mary nawet po tym wszystkim nie zdecydowała się na pozbycie podejrzanej kolekcji. Ja na jej miejscu prawdopodobnie spaliłbym wszystkie lalki, po nich cały dom, a na koniec jeszcze tak dla pewności męża, ale być może to ja jestem dziwny. Jeśli chcecie sprawę prześledzić dokładniej, to link do jej profilu znajdziecie, tak jak zawsze, w opisie. I na koniec mam dla was jeszcze krótkie nagranie w formie bonusu. Nagranie pochodzi z kamery monitoringu zamontowanej w bliżej niesprecyzowanym centrum handlowym. Podzielił się nim na Reddicie ochroniarz tego centrum, który przyglądając się kamerom zauważył dość niecodzienny widok. Zdania na temat tego nagrania są podzielone. Jedni uważają, że zabawka po prostu się zepsuła, a inni są pewni, że jest to prawdziwe paranormalne zjawisko. Ostatecznie to nawet duchy zasługują na odrobinę zabawy. Prawda? I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za wasz czas i za obejrzenie odcinka. Jeśli jesteście tu nowi i interesują was takie tematy, to naprawdę zachęcam do subskrybowania kanału. To nic nie kosztuje, a dla mnie to jest ogromna pomoc. I oczywiście, tak jak zawsze, dziękuję wszystkim zacnym wspierającym. Ich przepiękne i seksowne niki możecie w tym momencie podziwiać na ekranie. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia już niebawem w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.